Siemano mordo, dzisiaj chciałbym Cię zaprosić na streama 12-godzinnego, który odbędzie się w sobotę o godzinie 13:00. Będziemy tam rozdawać sprzęt od Genesis, który otwierałem właśnie w odcinku z openingiem, a dzisiaj chciałem Wam tylko powiadomić, że będzie ten stream 13:00 w sobotę, więc zapraszam Cię serdecznie, możesz już po prostu wyczekiwać, ponieważ naprawdę będą grube dymy i zobaczysz, że warto wbić, więc zapraszam. Jeżeli chcesz po prostu skiny, jakieś grafiki, jakieś kurde sprzęt, no to to jest idealna okazja, żeby wbić. Pamiętaj, że to będzie w sobotę o 13:00, więc ja Ciebie zapraszam mordeczko i mam nadzieję, że zagościsz w naszych progach. Zapraszam do oglądania tego kozackiego odcinka. Yo! Siemaneczko, ziomeczki, ja jestem Kamilowski i to was w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj witam was w drugim Q&A. Dzisiaj tak troszkę bardziej elegancko, ponieważ jestem dopiero co po streamie. Stream wyszedł zarąbiście, jeżeli ty też chcesz bijeć na moje streamy, pamiętaj, codziennie 21:00 streamy są prowadzone. Trwają one od 2 godzin do 3 godzin, zależy od dnia. W dzisiejszym odcinku Q&A kolejne 14 zarąbistych pytanek i dzisiaj będą pytania bardzo dobre, więc zostaw łapkę w górę i oglądaj do końca, a na premierze możesz napisać coś ciekawego, ja na pewno to będę czytał i będę odpowiadał, więc co, zapraszam już do oglądania. Yo! Dobra, a więc pierwsze pytanko jest takie. Oczywiście macie tutaj gdzieś pytanka, tutaj albo tutaj, ale raczej chyba będą tutaj. Więc no, pierwsze pytanie jest takie. Ile masz lat? Pytanie, które dzisiaj zadaliście mi chyba z milion razy. Ile mam lat? Mam lat 15, rocznikowo 16, ponieważ jestem z rocznika 2005 i 16 lipca będę miał 16 lat. Jaki jest twój cel na YouTubie? Mój cel jest taki. Na ten rok mój cel to jest 60 tysięcy subskrypcji, a cel na 2025 to 100 tysięcy subskrypcji, ale nie wiem, czy to się uda. Kiedy upgrade kompa? Upgrade komputera planuję gdzieś tak na wakacje. Na razie nie śpieszy mi się, ponieważ mam dobry komputer, więc lecimy dalej. Następne pytanie, czy masz dziewczynę? Pytanie, które zadaliście też w poprzednim Q&A-u. Nie mam dziewczyny, nic się nie zmieniło od tamtego momentu, więc lecimy dalej. Jakie jest twoje wymarzone auto? Moje wymarzone auto to jest G-klasa, a jak nie G-klasa, no to po prostu na początek jakiś GTR albo Mustang, ale wątpię, że kiedyś będę miał takie auto, zależy od pieniędzy. Teraz następne pytanie jest takie. Czy jesteś uzależniony od czapeczki Masno Gang? Jestem uzależniony od tej czapki, ponieważ noszę ją codziennie. Tutaj trochę mi się zrobiło takie coś białego na tej czapce, ale nie wiem, to pewnie od tego, że mam już ją bardzo długo. Ale noszę ją, żeby po prostu zachować morały, ponieważ jak mogliście zauważyć, Masno Gang skończyło swój projekt, ponieważ każdy już się wyprowadził. To ja, żeby mieć po prostu honor, to ja będę nosił tą czapkę cały czas, ponieważ Masno is a movement. Lecimy do następnego pytania. Jaki masz telefon? Mój telefon to jest iPhone 11, nie wiem, czy kogoś to interesuje, ale jeżeli zadać takie pytanie, to mój telefon to jest iPhone 11 ze zarąbistym etui ekipy, więc pozdrawiam serdecznie. I nie, że jestem fanem ekipy, ale wziąłem je dla beczki, żeby wziąć udział w konkursie OHT, ale i tak przegrałem, więc no, lecimy już dalej. Jaką miałeś najwyższą rangę w CS-ie? Moja najwyższa ranga to był orzełek na MM-ie na skrzydłowym Global. I to wszystko wbijałem na streamach, stali widzowie wiedzą. Dobra, więc teraz kolejne pytanie, czy YouTube to twoja pasja? Oczywiście, że tak, YouTube to moja pasja. Nie będę tutaj mówił takich rzeczy, bo po prostu jak zobaczyłem, co inni mówią, że to jest ich praca. Dla mnie jest to pasja, z której po prostu dostaję pieniądze, bo dostaję pieniądze dobrowolnie od was, a nie tak, że po prostu ja sobie to zarabiam, tylko po prostu dostaję je dobrowolnie. Nie nagrywam dla pieniędzy i nigdy nie będę nagrywał, więc lecimy. Czy masz zwierzę? Jeszcze w 2020 roku miałem psa oraz świnkę morską, ale niestety, jako iż 2020 rok był najgorszym rokiem, to niestety, ale pies mi umarł, ponieważ był chory, a świnka morska też umarła. Ale o tym nie chcę mówić, ponieważ no chcę o tym zapomnieć, no, nie ukrywam. Ale dobra, lecimy już do następnego pytania. Ile musiałeś pracować na twoje teraźniejsze studio i ile włożyłeś to pracy? No to tak, ci, którzy wiedzą bądź nie, ja streamuję już bardzo długo, ale na te studio, co mam teraz, no to około 2 lata streamowania ciężkiego. Nie no, żartuję, oczywiście 2 lata streamowałem, 2 lata nagrywałem i po prostu no jakoś to przyszło, nie? Stopniowo sobie upgrade'owałem te studio, ale w 2020 roku tak jakby no w końcu nazbierałem te pieniądze i wszystko sobie kupiłem, nowego kompa, nowe studio i tak dalej, ale teraz już z tego studia się bardzo cieszę, ponieważ te studio chcę sobie zostawić jak najdłużej i teraz
pytanko, które powielaliście. Jest to ostatnie pytanie na dzisiaj, czyli ile zarobiłeś z YouTube'a, ile zarobiłeś na YouTubie, ile zarabiasz z YouTube'a. Zadaliście mi to pytanie, bardzo dużo tych pytań zadaliście na YouTubie, na Instagramie, na streamach, wszędzie, więc ja w dzisiejszym odcinku pokażę wam, ile zarobiłem, więc właśnie wchodzimy sobie tutaj w statystyki i już wam teraz pokazuję, ile zarobiłem łącznie od początku mojego kanału, czyli od 5 sierpnia 2016 roku, więc już wam pokazuję w tym momencie. Więc ogólnie to zarobiłem przez całą swoją karierę na YouTubie 4167 zł i 35 groszy. Zrobiłem 4 miliony wyświetleń, ale wiadomo, że YouTube to nie wszystko, w to wliczamy też współpracę, donaty, więc łącznie to nie będę mówił tutaj, ale z YouTube'a, chcieliście wiedzieć, ile z YouTube'a zarobiłem, no to z YouTube'a zarobiłem 4000 zł, więc to nie jest jakoś zbyt dużo, patrząc na 4 lata, jak na przykład inne kanały zrobiły, ale ja się cieszę z tego, ile zarobiłem z filmów, bo to z filmów jest, z reklam i tak dalej, więc ogólnie po prostu tyle zarobiłem, zrobiłem wyświetleń 4 miliony i jeżeli chcieliście wiedzieć, to macie to w dzisiejszym odcinku, ile zarobiłem z YouTube'a, a ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka, trzymajcie się, widzimy się w następnych odcinkach, jeżeli chcecie, wbijajcie na mojego Instagrama, tam możecie zadawać pytania do Q&A, na privie i na relacji, więc co, dziękuję za oglądanie tego odcinka, trzymajcie się, do następnego i nara!